Dopiero co w kinach mogliśmy oglądać drugą część Planety Singli, a tutaj już czas na wielki finał, czyli Planeta Singli 3. Co tym razem się wydarzy w tej części? Co spotka Anię i Tomka? I dlaczego ten film powinna obejrzeć Ilona Łebkowska? O tym wszystkim porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku popkulturowego. Tak naprawdę fabuła trzeciej części Planety Singli jest bardzo prosta, ale jednocześnie powinno to się chwalić, bo widać, że twórcy absolutnie nie chcą odcinać kuponów już od sukcesu poprzednich dwóch części, tylko próbują ugryźć temat z zupełnie innej strony. Jeżeli oglądaliście dwójkę lub widzieliście zwiastuny nowej części, to już doskonale wiecie, czego się spodziewać, a mianowicie za sprawą trzeciej części wyjeżdżamy na wieś. W końcu poznamy rodzinę Tomka, poznamy rodzinę Wilczyńskich, dowiemy się, kim jest jego ojciec, kim jest jego mama, jakie są relacje między Tomkiem a rodzicami, między Tomkiem a bratem. To są wszystkie kwestie, które do tej pory nie były poruszane w Planecie Singli. Tak jakby Tomek Wilczyński, czyli Maciej Sztur, wstydził się swojej rodziny. Dlaczego? Ta część właśnie odpowie nam na to pytanie. Cześć, mamo. Tomek! A jego ojciec będzie na ślubie? Pewnie, o nim nawet nie wie. Witaj, synu. Nie był dla mnie ojcem, odkąd skończyłem 9 lat! Muszę cię przygotować do nowego życia. Chcę być świadkiem, jak tuś. Proszę cię, nie p***. Ale żeby było wszystko jasne, nie będziemy się tutaj skupiać tylko na Tomku, ale również pewne sprawy do wyjaśnienia ze swoją mamą będzie miała Ania. Jakie? Tutaj nie będę wam zdradzał, bo to będzie zbyt duży spoiler, ale oczywiście wszystkie te kwestie będą musiały być przed ślubem uporządkowane. Czy to się uda? No, zobaczycie sami. Poznali się w walentynkowy wieczór. Cześć. On słynny showman, ona nauczycielka muzyki. Choć dzieliło ich wszystko, połączyła ich randkowa aplikacja. Kilka miesięcy później, jako najsłynniejsza para w kraju, poprowadzili wielki telewizyjny show. Jednak teraz muszą stanąć przed największym życiowym wyzwaniem. Pewnie pamiętacie moją recenzję Planety Singli 2, która ukazała się przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wówczas chwaliłem ten film, ale jednocześnie miałem też takie poczucie niedosytu, że ten film jest jedynie takim substytutem fabuły, że jest w zasadzie jedynie tylko pomostem pomiędzy pierwszą częścią a finałem. No, na szczęście takiego odczucia nie mam przy okazji Planety Singli 3, bo tutaj widać, że od początku do końca na tę opowieść był pomysł. Nie dość, że tak jak już wam wspomniałem, twórcy nie odcinają kuponów, tylko zupełnie przenoszą akcję w zupełnie inne miejsce, czyli wyjeżdżamy na wieś, co okazało się strzałem w dziesiątkę, bo to stwarza nam zupełnie nowe sytuacje do śmiechu, nowe zwroty akcji, a także daje nam nowych bohaterów, ale przede wszystkim widać, że na to był zamysł od początku do końca. Nie ma tutaj żadnej takiej zapchaj dziury. Skupiamy się tutaj na relacjach Tomka z jego rodzicami. No i tutaj przede wszystkim wielkie ukłony dla Marii Pakulmis oraz Bogusława Lindy, którzy dla mnie są chyba takim największym odkryciem trzeciej części tego filmu. Której rodzinie nie ma problemów? Na wesele? Córka przyjaciółki panny młodej. To może byśmy razem... Ale wiesz, my jesteśmy zupełnie dwóch różnych światów. Ale żeby było wszystko jasne, doskonale się również patrzy na starych członków obsady. Tutaj Agnieszka Więdłocha i Maciej Sztur po raz kolejny mają ogromne pole do popisu, mają po raz kolejny szansę pokazać się z odmiennej strony. Szczególnie polecam wam scenę spowiedzi. Nie będę spoilerować, no ale jest to chyba jedna z najśmieszniejszych scen, jeżeli chodzi o Planetę Singli 3. Wiem, że chciałbyś gdzieś wysnać. A ile mamy czasu? Po krótkiej przerwie będziemy kontynuować, także... Ale ty jeszcze możesz zmienić zdanie. Uciekniemy stąd razem? Ania, kochanie, przepraszam cię, wszystko się jakoś wymknęło. Ale świetnie też się oczywiście znowu patrzy na Tomkę Karolaka, który z Weroniką Książkiewicz już tworzy taki wspaniały duet. Duet pełen przeciwieństw, duet, który w każdej części Planety Singli tak naprawdę jest na zupełnie innym poziomie i mierzy się z zupełnie innymi problemami. I tutaj muszą tym razem zmierzyć się z tym, co oznacza rodzicielstwo, co oznacza wychowywanie małego dziecka i jak małżonkowie mogą sobie pomóc, a właściwie próbować siebie zrozumieć, kiedy są młodymi rodzicami. Czy to im się uda? No to będziecie musieli sami zobaczyć, no ale pewne używki oraz pewne sytuacje na pewno pomogą tej dwójce. A może nie tylko w kominku uda nam się dzisiaj rozpalić? Głowa mnie strasznie boli. Kochanie, ciebie boli głowa od 2 miesięcy! Od
odkryciem Planety Singli 3 też jest inny nowy bohater, w którego wciela się Jakub Józefowicz, tak, syn tego Janusza Józefowicza. I jest to aktor, na którego miecie oko, bo nie dość, że niedawno dołączył do obsady M jak Miłość jako nowy Łukasz, to jeszcze możemy go oglądać w Planecie Singli 3 i to w roli, której raczej nie nazwiemy epizodyczną. Tutaj zestawiono go z Janną Jarmołowicz i ten duet również bardzo fajnie wygląda na ekranie. Naprawdę, na tego chłopaka nie tylko dobrze się patrzy, gdy gra, ale też gdy daje czadu na scenie, bo również ma takie sceny, więc polecam Wam to bardzo serdecznie. Co to ma być? Wesele czy stypa? Może jakaś muzyka, co? Dajcie go stary, nie? Planeta Singli 3 to film bardzo bezpieczny, ale jednocześnie też udany, bo nie jest przeszarżowany. Po prostu widać, że od początku do końca na to był prościutki, ale bardzo udany pomysł, że oglądamy ślub. No, co jest śmieszniejsze, jeżeli nie polskie wesela? No, to jest chyba formuła, która się sprawdza zawsze. No i widać, że umieszczono tutaj komizm, bezpretensjonalny humor. Humor, który przede wszystkim jest normalny, który nie jest kloaczny, który nie jest chamski. Coś, z czym inni twórcy mają ogromny problem, to tutaj na szczęście udało się to wyważyć. No i to jest przede wszystkim humor, który bawi. Coś, co jest jednocześnie tak proste, tak banalne, ale dla innych twórców nieosiągalne. I tutaj autorzy Planety Singli 3, no udało im się to zwyczajnie, po prostu im się to udało. Idziemy się ohajtać. Prowadzę. Zaczyna się. To jest wesele na wsi, a nie Fashion Week w Mediolanie. Może to nie był najlepszy pomysł, żeby wszystko załatwiał Marcel. Olu, kochanie, odebrałaś obrączki? Tak, właśnie na nie patrzę, są boskie, muszę kończyć pachty. Planeta Singli 3 to film ładny, prosty i przyjemny. Taka naprawdę dobra rozrywka na walentynki. Film, na który spokojnie możecie zabrać swoją drugą połówkę do kina i nie będzie wstydu, nie będzie żenady. Ale jednocześnie nie jest to oczywiście film pozbawiony wad, chociaż tak naprawdę przed nagraniem tego odcinka zastanawiałem się, co mógłbym zrzucić na karb tych wad, ale nic poważnego nie potrafiłem znaleźć. Chyba jedyne, co mi się nie podoba w tym filmie, to, że nie wykorzystano potencjału niektórych postaci. Od chociażby Borys Szyc, który wciela się w brata głównego bohatera. I mam wrażenie, że jest to przede wszystkim nie do końca wykorzystana postać, że ta trudna relacja pomiędzy Tomkiem a jego bratem mogłaby być jeszcze bardziej wykorzystana, jakoś mocniej wyeksploatowana, bardziej dociągnięta. Natomiast tutaj mam wrażenie, że to troszeczkę przerwano w pewnym momencie, jakby nie chciano zbędnie przedłużać filmu. Czy to dobrze, czy źle, to już niech będzie decyzja widzów. Planeta Singli to już jest marka, więc chyba nie muszę Was namawiać na pójście na trzecią część do kina, ale mimo wszystko zrobię to, bo przede wszystkim tak się powinno kręcić trzecie części. Od początku do końca widać, że był na to pomysł, że tutaj nic nie jest na siłę. Jednocześnie twórcy cały czas szukają czegoś nowego, chociaż oczywiście poruszają się po swoim bezpiecznym świecie, pełnym schematów, pełnym gatunkowych ram. No i to się przede wszystkim sprawdza. Dlatego to jest film, który powinna chyba obejrzeć Ilona Łebkowska, żeby zobaczyć, jak się robi dobry scenariusz, jak się robi dobre kino i jak się robi dobrą komedię. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku popkulturowego, także śmigajcie do kina oglądać Planetę Singli 3. Ze swojej strony polecam.